buziaki, dosłownie w tym samym miejscu skończyłam wczoraj moją przygodę z Robloxem i powiem wam szczerze, no nie spodziewałam się, że po pierwszym odcinku tak mnie wciągnie. Weszłam w grę, w którą grało aktualnie 100 tysięcy osób. Jest to Pet Simulator. Na początku wydawało mi się to, słuchajcie, no tak gra jak gra. No wiecie, jak to z Robloxem bywa. No coś czasami wpadnie do gustu, coś niekoniecznie, czasami nie do końca wiadomo, co tutaj robić. Trzeba gdzieś tam szukać własnych rozwiązań. A tutaj, słuchajcie, zakochałam się w tych zadaniach krok po kroku. Odkryłam masę fajnych zwierzaków, które tutaj właśnie zbierają mi moją kasiurę, tak żeby dokonać kolejnego zadania, jakim jest zebranie 8000 coinsów, a to po to, żeby kupić kolejną areę. I właśnie chyba to jest tutaj wciągające w tej grze najbardziej, że nie wiadomo, co nas czeka dalej, co w tych kolejnych areach na nas czeka, jakie kolejne zadania będą stały przed nami. Zobaczcie, moje zwierzaki, słuchajcie, są mega pracowite, mam tam papugi, mam małpki, mam, oczywiście zaczęłam od pieska i kota, tak klasycznie, a teraz mam, słuchajcie, całą zgraję fajnych zwierzaków, które pomagają mi zebrać odpowiednią ilość pieniędzy, która jest mi potrzebna do zakupu nowego miejsca. No i słuchajcie, zbliżam się powoli do tego progu 8000. Bardzo Was przepraszam, ale mi się jeszcze czasami dość mocno blokuje w nosie. Dramat generalnie, słuchajcie. Chyba ostatnie moje dwie choroby, moje dwa przeziębienia, to jakieś kombo. Nigdy w życiu tak długo nie miałam objawów, bo co minęło mi, to zapalenie krtani w miarę, a teraz znowu mam zawalony nos. Nie mam pojęcia, o co chodzi, czy znowu zaraziłam się czymś innym, nie wiem. Ale jest średnio. No dobra, słuchajcie, mamy już chyba 8000 zaraz. Nie, jeszcze nie. Jest, gotowe. Unlock Area 4 i mogę ją, słuchajcie, kupić. Ale tu się, słuchajcie, aż wszystko zatrzęsło w momencie, kiedy ona mi się kupiła. Mogę move faster? Nie mogę, już wykorzystałam to. O jacie, a zobaczcie, ile kosztuje kolejna area. 20 tysięcy. Use more pets. Ej, właśnie to jest zadanie, które mam do wykonania. Wyposażenie dla moich zwierzaków. Dobra, no to już mamy zaliczone. A kolejnym moim zadaniem jest, słuchajcie, wyklucie 5 jaj. Więc ja się teleportuję do tych jajek. Co oznacza, że moja zgraja jeszcze bardziej się powiększy. Zobaczcie, jaka ona już jest niezła. Mam dwa dalmatańczyki, tam z tyłu jest jakiś króliczek. O, drugi króliczek, małpka, dwie papugi. Ej, nie ma tego kota i psa chyba, co ich miałam na początku. Dobra, sobie tutaj pójdziemy na razie po taniości trochę. Aksolotly. A, ich tutaj nie widać, nie wiem czemu. Okej, okay, kolejny króliczek. Tutaj są te drogie jajka, słuchajcie. To sobie po jednym też kupimy. Monkey! Kolejna małpka wita się z moim zespołem. Ej, słonia jeszcze nie miałam, ale ekstra. Jaki fajny! Dobra, to pójdziemy sobie jeszcze tutaj za 250 coś kupić. Dalmatyńczyk! Woohoo! No i pięknie! Unlock Area 5! Czyli słuchajcie, wiecie, co ja muszę zrobić? Uzbierać 20 tysięcy monet. Ja sobie tutaj chwilę postoję i zobaczę, co moje zwierzaki zdołają zrobić. Ogólnie, no to mam już 10,5 tysiąca monet. Zobaczcie, jak oni zasuwają szybko. No to momentalnie dosłownie się ta kasa zbiera. I premie, i wszystko. No, oni tutaj robią, słuchajcie, kawał dobrej roboty. A ja mogę sobie stać i odpoczywać, ale nie, no mogę też im pomóc. Nie wiem, czy moje bieganie tutaj coś daje, ale chyba tak. No bo przecież wcześniej zbierałam je też sama. Zobaczcie, już mamy 13 koła, ale super, jak szybko się to zbiera. Skąd ta kasa w ogóle leci?
15 tysięcy. Jeszcze trochę mi brakuje, jeszcze trochę. A tutaj też są wory z kasą. Tutaj też trzeba zbierać. Chodźcie tu. Chociaż nie wiem czemu, ale tutaj idzie jakoś wolniej. Ale nie, no przecież jest już. 19,3 tysiąca. No i biegniemy kupić tą areę, bo już po drodze mi się uzbierają te pieniążki. Ej, tutaj są free diamonds! No, słuchajcie, tego też się nie spodziewałam, że tutaj jeszcze jakieś niespodzianki na mnie czekają. I teraz patrzcie na to, patrzcie na to, kupuję areę numer 5. Ale to jest spektakularne, jak to się otwiera, mega mi się to podoba. Next area jest za 60k. Patrzcie, a tam jest Classic Obby, zakończ, aby zdobyć nagrody. Dosłownie, mam wrażenie, że przed chwilą o tym mówiłam. Area 6, 60 koła. Idź dalej w poszukiwaniu lepszych obszarów. No, tylko że zanim ją zbieram, te 60 tysięcy, słuchajcie. A tu co jest? Traveling Merchant. A, tutaj są jakieś nagrody jeszcze, tak? No na razie jestem noobem, wiadomo, no bo gram ile? 2 dni. Ale wydaje mi się, że jeśli zaliczę te 2 zadania, to przejdę do jakiegoś kolejnego etapu. Patrzcie, ranga 1, noob, rank progress. Aha, okej, czyli ja to muszę wszystko zrealizować, żeby przejść z tego nuba dopiero na kolejny poziom. O, no to tutaj łatwo nie będzie. Wykluć 10 jaj, zebrać 100 diamentów. Słuchajcie, tutaj można grać i grać. Idziemy do tych jajek, wyklujemy 10. Już prawie uzbierałam kasę na kolejną areę, słuchajcie, w tym bieganiu tam. Dobra, wykluwamy na razie te najtańsze, bo trochę mi szkoda kasy na aż 10 jajek. Korgi. Cik, jakaś nowość. Monkey, kolejna. Dobra, idziemy jeszcze tutaj, bo tutaj jakieś fajne były. Króliczek. Jeszcze 5. Dalmatyńczyk, nieźle. Znowu cik. Znowu cik. Ostatni tutaj. Ej, 3 razy z rzędu to samo. Dobra, jeszcze jedno. To sobie wyklujemy jeszcze jedno tu. Kaczuszka! Też nowość. Ja nie mogę. Zobaczcie moją zgraję. Zobaczcie to. Ha, ale ekstra. Dobra, ale teraz tak. 15 koła monet, to już widzę jako zadanie kolejne do zrealizowania, ale też widzę diamenty, więc idę zobaczyć te free diamonds, ale słuchajcie, one się tutaj rozbiły, a dopiero za 26 minut mogę je zebrać, a brakuje mi, słuchajcie, 33 diamenty mi brakują do tego, żeby była ta stuwa, o nie, ale tutaj są jakieś diamenty, czekajcie, ale co? Mam kupić diamenty za 200 diamentów? Czy ulepszać je? Nie rozumiem. Czy teraz będę mogła może wystrzelić tamte? Nie, tam się nic nie zmieniło. Nie, a ich tutaj widzę nigdzie nie ma tak luzem, no więc trudno. Będę musiała to, słuchajcie, sobie następnym razem ogarnąć. Myślałam, że uda mi się rangę wyżej chociaż przejść w tych 2 odcinkach. Ale widzę, że nie da rady. No nie, no bo tutaj jest sama kasa, tutaj nie ma nigdzie diamentów. I jakoby zebranie pieniążków, no to spoko, no bo to szybko idzie, jak widzicie, bo już mam tam 14,3. Ej, patrzcie, tutaj mogę odblokować kolejne. Ale ich tutaj jest dużo! Dobra, ciekawość mnie zżera.
Co za półtorej koła? Niebiurka! Ekstra! Dobra, a za cztery? Mamy tyle kasy, że możemy sobie na to pozwolić. Lamp! Ej, co to jest? Owca? Baran? Świetna! Dobra, podoba mi się. I pszczoła! Ale ekstra! No dobra, dobra. Ej, te diamenty mimo wszystko mi się tutaj jakoś nabiły, nie wiem skąd, więc może gdzieś tam pojedyncze sztuki leżą. O, kolejną rzecz jakąś zdobyłam. No nie, i widzę, że tylko i wyłącznie same pieniążki się tutaj dokoptowują. Diamentów raczej nie damy rady zebrać. Chyba że jak się teleportujemy do następnej arei, może za sam jej zakup dostanę? Ej, tutaj są chyba diamenty. Jest, to były diamenty! To było to niebieskie! I tu też są. Czy nie? Jest, są! Jest! Złam 5 diamentów? Złamać 46 łamliwych przedmiotów? O, słuchajcie, te zadania są po prostu nieprawdopodobne. Dobra, kupujemy na koniec tego odcinka. Zobaczymy, co tam nas czeka. Wow, no tutaj teraz tych diamentów. I mogę kupić jakieś eliksiry. A, to za Robloxy mogę kupić. Nie, nie, nie. A area siódma, czyli jakieś kolejne miejsce, jest za 150 tysięcy monet. Tutaj można kupić losowe mikstury, jakieś eliksiry. Oj, słuchajcie, wydaje mi się, że ta gra jest totalnie nieskończona, ale mega, 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 mega mi się spodobała. Dawno nie byłam tak bardzo na tak, więc bardzo Wam dziękuję też za polecajkę, żebym zwróciła uwagę na gry, które są najczęściej grane w danej chwili, bo faktycznie one mają tendencję do takiego większego wciągania. Super, naprawdę ekstra, mega Wam dziękuję za polecajkę, no i oczywiście zapraszam Was na moje kolejne odcinki. Codziennie o 9 rano wrzucam odcinek, więc nie może Was zabraknąć. Pamiętajcie też, że w weekendy teraz będę wyklejać Wasze ulubione diamenciki. Pa, pa!